Dzień dobry, w kolejnym witam odcinku Palworld. I dzisiaj lecimy w końcu w podróż jakąkolwiek. I co najważniejsze, musimy dobyć sobie level, żeby odblokować metalowe narzędzia. I to bardzo nam przyspieszy robotę. I teraz tak, mamy jeszcze questa, żeby złapać 30 palchów. Zostały nam 3 do złapania, więc się tym zajmiemy. I w sumie tak poza tym myślę, że to będą po prostu dzisiejsze przygody. I tyle. Nie mam konkretnego planu. Na pewno bym chciał być kolejny level, jak powiedziałem. Chciałbym te metalowe narzędzia, ale w sumie nic poza tym. Jeszcze zanim ruszymy, ja go jeszcze pogłaskam sobie. Piękny jest. Dobra. Więc możemy lecieć. Jeśli dobrze pamiętam, to mamy odkryte już te dalsze tereny. Więc ja bym sobie poszedł może... Gdzie byśmy chcieli sobie eksplorować? Mam pomysł. A mianowicie, pójdźmy sobie do tego małego obozu. Settlement? W sumie bardziej wioska. Jesteśmy tu, po prostu. I to jest bardzo okej miejsce. O tyle, że mamy tutaj handlarza z palchami. I możemy sobie kupić... no nie mamy na nich kasy i najlepsze jest to, że jestem na tyle biedny, że nie mam nawet na kurwaka. To jest smutne. Mogę coś sprzedać, mogę coś sprzedać. Czy ja bym chciał coś sprzedać? Mógłbym sprzedać wszystkie te wadliwe palchy, na przykład tą lambalę, tego, tą lambalę, możemy w kurfaki możemy sprzedać. Foxparka bym zostawił, Fłaka sobie zostawimy. Pęgulety są o dziwo, mamy całkiem sensowne, ale powiedzmy te dwa sobie sprzedamy. I to właściwie tyle. Mamy dzięki temu 2300, prawie 2400, moglibyśmy kupić sobie jeża i moglibyśmy kupić kurfaki. Tego nie potrzebujemy, więc pójdziemy sobie dalej. Jeszcze tutaj możemy pogadać z nim. Kiedyś eksplorowałem jaskinie. Jeszcze nie. Okej, okay, że w jaskiniach są unikalne palchy. Wiem o tym, będzie trzeba tam zajrzeć. A co ty masz, chłopie? Ty masz schematy, chłopiku. Masz rzeczy do sprzedania. Tak się mógłbym... A, mogę preferować tylko to, co mam ze sobą. Myślę, że nic na razie nie chcemy od niego kupić. Ewentualnie... Możemy... Dobra, powiem tak. Ja jestem panem gumosi, więc ja to muszę kupić, umówmy się. I... Zanim gdziekolwiek pójdziemy, muszę wrócić do bary i to zobaczyć. Mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy. Więc spójrzmy sobie, wróćmy do bary. I spójrzmy, jak wygląda ten kapelusz i co potrzebujemy, żeby go wykonać, co nie? Więc tutaj mamy. I tu, ojej. Piękny. Tylko potrzebuję... Niestety tych liści, które wypadają za łapanie lub zabijanie gumosi. Więc póki nie dobędziemy 5 takich liści, a właśnie, no da 5, bo nie mam ani jednego. Czemu kilofem ja to robię? Czemu jestem popierdolony? Nie wiem. Póki nie znajdziemy 5 gumosi, no to nic nie robimy tej fabryki. A szkoda, bo bym chciał, a mojego gumosia nie zamierzam zabijać. To myślę jest logiczne. Zbierzmy sobie te jagody, jak bym tu pościnał drewno. Nasz gumoć sobie sadzi. Uwielbiam go, naprawdę go uwielbiam. Uwielbiam go bardziej niż powinienem, mam wrażenie. Jeszcze muszę pamiętać o tym, żeby Nokta przeżywać. Żeby moje ataki biły mroczną magią. Ten pingwin to naprawdę się tu dobrze bawi. Ale jak ktoś się dobrze bawi w obozie prachy, to... To ja będę narzekał. Ważne, żeby pracha sprawiała przyjemność. Nawet jeśli jest niewolnictwa. To jest podstawa, myślę. Pochowajmy sobie rzeczy do skrzyneczek.
Ja mogę wziąć sobie ze sobą ten hemar, bo on waży zero, więc to nie jest żaden problem. Okej, czyli moim celem na teraz będzie... Cudowny jest. Moim celem na teraz będzie znaleźć gumosie. Gumosie znajdują się, zaraz nawet sprawdzimy sobie gdzie, bo nie jestem tego tak do końca pewien. One znajdują się, o Jezu, w bardzo dużej ilości terenów i musielibyśmy w górę eksplorować, jeśli chcemy, a nie w dół. To powiedzmy, że nie polecimy sobie do wioski, tylko polecimy sobie tutaj i zaczniemy eksplorować na północ. Myślę, że to ma więcej sensu. I teraz tak, żeby na pewno pójść w dobrą stronę, he? Ja nie mam nikogo ja widzę. Teraz tak, ty nie atakuj nikogo, bo go zabijesz, a nie chcemy tego. Ile ja mam sfer? Ja mam mało sfer. Moje przygotowanie do tego odcinka jest co najmniej karygodne. I potrzebuję jeszcze wrócić po sfery. Ale mamy gumosia, dostaliśmy tylko i wyłącznie nasiona, bo niewidocznie nie jesteśmy godni, żeby dostać jego liście. Jakby tutaj one się biją w... się biją w tym obozie, w tworki tymi bandytami, to sobie wyszliśmy i otwórzmy klatkę i dostaniemy tworka. Miejmy nadzieję, że to będzie jakiś nowy tworek. Witam kolegów. Witam kolegów, nasze tworki nam pomagają. Oni... Z nich wypada amunicja. Ja jeszcze... Czemu on mnie atakuje? Nie wiem, ale... Nie, nie to, nie to, nie to, nie to, moment. Oddychaj. O Jezu, o Boże. Ja wam powiem, że ja chyba nie czuję się na siłach, żeby z nim walczyć. Zostaw mnie tyle. Jeleniu pierdolnięty, zostaw mnie. Zostaw mnie, chłopie. Nie, no okej, idzie. Mamy problem, mam to wiecie. Dlaczego one mnie atakują? Chciał to wiedzieć. Mój nog żyje. Okej. Ucieknijmy na razie temu tworkowi. Wartowałem. Nie chciałem. Ale dlaczego mnie atakuje? Za co? Ojej. Chłop. Nie, mamy wyjścia. No ja chciałem tylko uratować. Chodź tu do mnie w ręginie. Nie wiem kogo przyrwać. Ciekawy za mną lata. Nie wiem, Lambalu. Pomóż mi. Okej. Czy on nam... Gumosie tam są, to on nam odpuścił? Trudno, mam 13%, zaryzykuję. 40... Daliśmy radę! Jo! Mamy! Jo! Okej. Okay. Jo! Ej, dobrze! La... Jo! Ja wam powiem jedno. My w tym momencie wracamy do bary. Powiedz mi, że ja mogę to zrobić. Ja chyba jeszcze tego nie mogę jeszcze siodła zrobić. Ja dopiero na kolejnym poziomie. Dobrze, róbmy sobie. Nie mam na high quality workbench, ja potrzebuję kolejny poziom. Róbmy sobie też to. Jeju, ile roboty nagle nas czeka. Nagle mamy cel na ten odcinek, ludzie. Ej, dobra, jestem podjarany, że mają 15%. Udało nam się znaleźć Lucky Palka i bardzo fajnego Lucky Palka. I to najważniejsze. Poprzedni nam zginął jeden. Ale mamy nowego. Dobra, plan jest tak... Yo! Co ty masz? Okej, ty masz... Szybciej będziemy kopać i szybciej pracuje i więcej atakuje. My go nie chcemy w prachy. On, co prawda, mógłby ścinać drewno. Aczkolwiek ja bym chciał, żeby to był pal, w którym będę mógł... Chociaż on by był lepszy w bazie. Zwłaszcza póki nie mamy... Boże, jak to się nazywa? Siodła na tego tworka. Kurczę, ja... on jest lepszy w bazie zdecydowanie. Wierzchowca będziemy mieli innego. Zostawmy go w tej bazie. A zamiast myślę kremika, bo kremik jest dla nas dziwny. On po prostu jakby zwiększał demę w Lambala. I on tu sobie zostanie.
I zamiast, myślę, gumosia, damy sobie kremika. I on, ty nie ma być wparty, chłopie, tylko ty ma być tu. Zamiast kogo? Zamiast, myślę, Fire Sparka, bo Fire Spark niewiele mi aktualnie da. Leafmank jeszcze jest. I Leafmanka, ja nie wiem, co ja chcę robić. Myślę, a co Flak robi? Okej. Myślę, że patrząc przyszłościowo, weźmiemy sobie jednego z pingwinków, żeby po prostu nabijać im umiejętności. Mamy wielkiego jelenia. Jak ja się cieszę. Jo, ale się udało. Chodź tu, ja aż się muszę, chłopie, po... Mogę, czy nie mogę? Nie mogę. Dobra, trudno, chciałem cię pogłaskać, ale jak nie, to nie. Jo, mamy wielkiego jelenia. Ej, no, ja to już może pojebane, ale naprawdę się cieszę tego powodu. Okej, róbmy sobie metalowe narzędzia jeszcze. Póki jeszcze tutaj jestem. Oczywiście mam na nie narzędzie, ja potrzebuję lepszego workbencha, prawda? Ja potrzebuję lepszego workbencha. Róbmy sobie jeszcze tylko to. I... mógłbym najpierw zrobić workbench. Potrzebujemy technology point. Jeden. I siłą rzeczy będziemy chcieli jeszcze wbić jeden poziom, żeby no zdobyć technology point. Logiczne, nie? Więc... dobra, kolejnym naszym planem jest zdobyć poziom. Robiliśmy w ogóle też questa w tutorialu, który nam mówił o łapaniu 30 palców i jeszcze spróbujemy te gumocie połapać po prostu. Tylko zanim to zrobimy, zanim w ogóle... dodaję health i defense. Ej, super. Zanim jeszcze, gdziekolwiek pójdziemy, róbmy sobie sfery. Bo... popełniam błąd. Mogę robić aż 20. Fałę palium fragment wykorzystam, ale myślę, że jest to warte. Dobra. Jak chcę Lambala? Lambal, weź mi tu pomóc. Szybciej to zrobimy. I pójdziemy sobie na eksplorację. Trochę poodkrywamy mapę. I przy okazji postaramy się złapać jak najwięcej nowych palców. I postaramy się też gumosie połapać, żeby mu zrobić tą cudowną szapkę. Jestem ciekaw, jakie ona ma statystyki, a mi się wydaje, że ja mogę to zobaczyć, ale muszę najpierw zrobić te palchwery. Więc na razie je zróbmy. Te będę musiał się pochylić nad robieniem, wykopaniem bardziej tych palium fragmentów, żeby mu zrobić więcej sfer. No bo 20 to jest taka ilość, co szybko nam się skończy. Ja mogę zobaczyć twoje statystyki. Nie mogę, tak samo jak nie mogą tego. No dobra, trudno, to będzie trzeba samemu cię przekonać. Mamy jeszcze stat pointa, więc wydajmy to, myślę, w życie, bo mi ten jeleń pokazał, że moje życie nie jest w dobrym stanie i miejscu. Pochowajmy sobie rzeczy do skrzyneczki, póki jeszcze jesteśmy w bazie. Nie, to idzie ze mną. No i powiedzmy, tu to zostawimy. Ja chcę mojego Nokra. On będzie ścinał to drewno, one będą... Nasz Lambal ma ewidentnie problemy ze sobą, naprawdę, pomogę ci Lambalu już. One tu odkładają rzeczy, dobra, bardzo, bardzo dobrze. Ten... a to pozbierajmy sobie jeszcze, póki tu jestem. Pełno kamienia, pełno drewna, bardzo dobrze, pracujcie. Jo, ale cię cieszę z tego jelenia, naprawdę. Okej, chodźmy sobie dalej tutaj, bo tam, jak widzieliśmy na mapie, są gumocie. Więc naszym celem jest właśnie łapać tego małego tam chudziaka, który jest. I teraz tak, ty nie atakuj nikogo. A, bo my go nawet nie przyzywałem, ale nie atakuj nikogo. I gumoć, ja wiem, ty niech... O, tu jest kolejne gumocie. Na spokojnie, tak? Nie mam to mądre. O, już myślałem, że nie wziąłem chwery, czy posłem chud w szeryfu. Jest okej, jest złapany, łapmy kolejnego. Ja jestem jakiś głupi. No nie, no possibly drop gum of leaf. Czemu mi te liście nie wypadają? Dobra, łapmy go. Wypadają mi same te nasionka, tych nasionek ja nie potrzebuję. Teraz dostanę może liścia? Dostanę liścia, świetnie.
Konkretny telicję potrzebujemy i tylko chciałbym odznaczyć w paldeku, co mam nowego, a mianowicie to. Ja mamy lak jelenia, no cię świetnie jak cholera. Tu jeszcze coś mamy, ale dobra, na razie lismanga chyba po prostu, tą wiewiórkę. Musieliśmy iść na północ, czyli w drugą stronę, tak? Dobrze, no to chodźmy w drugą stronę. Postaramy się znaleźć, albo bardziej wybrać te 5 tych lisi. I jeśli znajdziemy jakiegokolwiek... A ten ucieka, tamte były wkurwione na mnie. Próbujemy znaleźć jakiekolwiek nowe tworki, żeby nasz główny cel serii pchać do przodu. Chciałbym bardzo znaleźć, a bardziej kupić, bo nie mam pojęcia, gdzie on występuje. Na swoim własnym save'ie go kupiłem. Takiego jednego tworka, który handiwork ma rozwinięty na drugi poziom, co znaczy, że bardzo szybko mi pomagał budować rzeczy. Jest też świetny w walkę, no ale do niczego innego ci nie nadaje, więc on jest takim typowym tworkiem, który będzie z nami chodził, tak? I zamiast Noxa będziemy sobie chodzić z nim. A skolwiek aktualnie Nox jest jak najbardziej wystarczający. To, że on ma w swoich umiejętnościach to, że możemy atakować wzmocnionymi atakami, jest świetne, a ja widzę dwa nowe tworki. Floppy i Dire Hole. Cholera, jasna, łapcie. Damy radę, czy nie damy rady? Muszę na razie, dobra. Daliśmy radę, dobra. I jeszcze Dire Hole, ogarnijmy, spokojnie. Dobra, weź mi pomagaj. Łapmy tego, błagam, 30%, to jest całkiem mało, ale może damy radę. Damy radę, czy nie damy radę? Proszę. Daliśmy radę, świetnie, dwa nowe tworki do kolekcji. Resztę możemy po prostu sobie, myślę, pozbyć. Nie mamy jakiegoś wsparcia tu. Chociaż tego spróbujmy złapać, skoro tego zabijmy, nie chcąc, to już rzuciłem. Spróbujmy go złapać, bo czemu nie? Złap się, chłopie, proszę. Bo ja tak dużo wymagam. No 30% dało radę, a 40% nie da. No i super, pięknie. Dire Hole są o tyle fajne, że można na nich jeździć, a... Co za tym idzie, ale bardziej chodzi o to, bo są różne tworki, na których możemy jeździć, tak? Tylko te wilki mają taką umiejętność, że one dosłownie mają to napisane w umiejętności. Nawet możemy sobie zobaczyć teraz, że... Gdzie one są? Tu. Że... A chociaż możemy, chociaż nie zobaczymy chyba, prawda? Nie zobaczymy, ojej. Krócie, chodzi o to, że one mają... One są szybsze niż reszta palców, które możemy dosiadać. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jak mamy kilka palców, które możemy dosiąć, to Dire Hole będą najszybsze. Myślę, że rozumiale mówię. Nie umiem tego powiedzieć inaczej chyba. Są najszybsze po prostu Dire Hole. I tego się trzymajmy, okej? Tutaj mamy kolejny punkt szybkiej podróży. Jest tutaj walka z bossem, na którą ja... Powiem tak. Ja wbiłem 19 poziom na moim świecie. Aktualnie tutaj mamy zawrotny 11. I ta walka jest teoretycznie na 15, aczkolwiek ja nie byłem w stanie jej robić. Jest cholernie ciężka moim zdaniem. I jeśli mam być szczery, nie mam pomysłu, jak ją zrobić. Bo to, jaka artyleria tam na nas czeka w postaci pingwinków, jest ogromna. Czy ja mogę zrobić... Ten nie mogę, potrzebuję jeszcze dwóch. Tu mogę powodować... O, tu mogę siodło robić. Mogę też robić submachine guna dla naszego liftmanka, ale myślę, że... Ja będę chciał robić to, myślę, że będę chciał to zrobić, póki nie znajdziemy stworka, którego bardzo bym chciał jako naszego wierzchowca, bo jest taki bardzo konkretny stworek, którego będę chciał znaleźć, a właściwie pokonać. I nie jestem pewien, że już teraz nie dałbym rady, ale mam taką potrzebę wbicia trochę więcej poziomów, żeby być pewnym, że dam radę. Bo, a mianowicie chodzi mi o Fileta, który jest tutaj. On ma właśnie ten 11 poziom i on nie jest dość ciężki, ale po prostu boję się, że go zabiję przez przypadek, albo po prostu on mnie pokona zbyt łatwo, to nie? Więc wbijmy, powiedzmy, ten jeszcze jeden poziom
I wtedy będziemy myśleć o walkach z bossem. Taką pierwszą walkę z bossem wtedy. Mamy kolejne coiny, mamy copper key. Okej, okay, super, świetnie. Ten klucz jest do otwierania bardzo konkretnych skrzynek. Są takie skrzynki, które są zamknięte za tym kluczem, no i musimy je w ten sposób otworzyć. Myślę, że jeszcze tutaj trochę poeksplorujemy, ale może byśmy jeszcze trochę pallium ogarnęli, skoro nam się skończyło, a jest tutaj jego złoże. Tam widzę jajko na boku. Ja potrzebuję glidera. Ja w ogóle glidera nie odblokowałem, czy... Czy jestem jakiś jebnięty? Moment. Glider będzie... Nie no, gdzie jest glider? Jestem ślepy? Ja go... Mam glidera! Parachute, dlaczego go nie zrobiłem? Dlaczego nie robimy glidera? Odpowiedź to nie wiem, ale musimy go zrobić. Jeszcze pojechać dzisiejszą odcinkę, że myślę, robimy. Bo on by na przykład nam dał możliwość... O Jezu... Mi się skończy stamina, prawda? Ja chcę ryzykować. Nie wiem. Teoretycznie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, ale chyba tak bardzo chce się najebać, nie wiem. Chyba nie, chyba nie. Wrócimy sobie tutaj, jak będę miał glider. Bez glidera na razie bym tam nie chciał podchodzić. Chciałbym znaleźć tworka, który ma specjalną umiejętność, że może posłużyć nam za glider. I... Tworek jest kinda przerażający, ale... To, że on... Wolniej opada i możemy na nim faktycznie fajne odległości pokonywać, jest świetne. A i też jak mamy glider i na nim lecimy, to kończy nam się stamina, więc też nie możemy latać tym gliderem ile chcemy, nie? Więc to jest taka rzecz warta do zapamiętania. Tutaj w ogóle nigdy nie byłem chyba. No tu nigdy nie byłem. Okej, tu mamy nowe tereny. Nawet na moim save'ie tutaj jeszcze nie dotarłem. Myślę, że chcielibyśmy się wrócić do bazy, bo po pierwsze, zaraz będzie noc, więc nie będzie nich widać, a ja nie mam tej wyrobionej pochodni. Ja mam wrażenie, że ja strasznie chujowo podchodzę do organigaki. Tutaj. Nie podoba mi się to. Za to tu jest dużo skrzynek, więc to jest o tyle fajne, tu są kremisy. Dobra, pójdźmy sobie po, albo do bardziej, do tego punktu szybkiej podróży i z tego co widzę na tym radarze, to jest on najbliżej. Niestety nie posiadam żadnego wierzchowca, więc nie jestem w stanie szybciej tam pójść. To mnie boli osobiście, bo ja jestem niecierpliwy, nawet bardzo. Ja jak mam w planach dojść się gdzieś, to chciałbym tam być od razu. A tu są bandyci, ja myślę, chcemy ich zabić. Tak, myślę sobie, tak nas nie atakują, nas nie widzą. Dobry. Widzą, widzą. Trochę im to zajęło, ale widzą. No, jak to pięknie widzą. Przydałoby się też zrobić i w sumie... Tylko, że ja nie jestem tego fanem, ale przydałoby się zrobić jeszcze kuszę. Bo kusza nam zapewni po pierwsze walkę na odległość, co myślę jest wskazane w momencie, ile te tworki potrafią bić. A druga sprawa to taka, że ona nie bije małych obrażeń, tylko mam problem, że walka na dystans w tej grze nie jest dla mnie na tyle pasjonująca. Ale to może jeszcze po prostu nie odkryłem broń, która by zmieniła moje podejście. Zanim jeszcze tam pójdziemy, pójdźmy pod tę statuetkę zieloną, która pozwoli nam wzmocnić postać. A bardziej na tą siłę łapania. Jest cholernie ciemno, bym tak chciał już wrócić do bawy. Ale moja chęć rozwoju jest zbyt silna. I dlaczego to widziałem z daleka i widziałem tutaj? Siedziałem, mam materiały. Ja bym chciał... A zobaczmy, co nam wchodzi. Czy ja mam materiały na Primitive Workbencha? Mam. Zróbmy sobie go. I zróbmy pochodnie. Bo to jest wart jakich siemno, a... Mamy! Świetnie! Dobra, zróbmy sobie ją. Dzięki temu po pierwsze nie będzie siemno i będziemy mogli... Czy my chcemy eksplorować w nochy? W nochy się pojawiają te unikalne stworki. Więc moglibyśmy chcieć.
Aczkolwiek czy faktycznie chcemy, nie jestem tego w 100% pewien. Zmieńmy to zapałkę, bo pałki nie chowamy. No i kurwa maś, jak to pięknie teraz wygląda. Co tutaj jest? I teraz mogę sprawdzić i nie ciemno jak w dupie. No, świetnie. Ale i tak chodźmy do bazy, prześpimy się, zrobimy sobie glider. Wrócimy sobie do tamtego miejsca. Ja bym bardzo chciał pokonać bossa, bo jeśli pokonamy bossa, dostaniemy prastarą technologię. To Ancient Technology, które w pierwszym odcinku zastanawiałem, gdzie cię dostaje, czyli tutaj, to drzewko. I chciałbym bardzo inkubator dobyć, żeby móc wykluwać jajka. Ponieważ mogę dostać z nich tworki, których nie spotkam jeszcze przez dłuższy czas. I to jest u mnie główny powód. Ta gra u mnie wzbudza takie poczucie kolekcjonera, chęci kolekcjonerstwa tworków. Po prostu, ogólnie ja jestem kolekcjonerem w prawdziwym życiu i mam bardzo taką wysoce rozwiniętą tą fechę. I przez to taka gra jak ta, dlatego Pokémony na przykład bardzo lubiłem, bo chciałem wybrać wszystkie. I ta gra u mnie wytwarza dosłownie to samo uczucie. Nasze stworki sobie ślicznie śpią. Chodźmy się przespać. I zaraz spojrzymy, czy mamy na glider. Bo jestem wielce zdziwiony, że nie mam dalej glidera. Myślę, że to będzie ostatnia rzecz, którą zrobimy już w tym odcinku. I w następnym wam powiem, że wybierzemy się do dungeonu. Wybierzemy się do naszego pierwszego dungeonu i próbujemy włapać tego drugiego stworka od glidera, bo chciałbym... Lambal przez chwilę stwierdził, że do nas biegnie, ale stwierdził chyba te kacie, że bez sęku. Zróbmy sobie ten glider, póki tamtego stworka nie mamy. I na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek i w następnym odcinku, jak powiedziałem, wybierzemy się do dungeonu i postaramy się znaleźć tego stworka, który może być gliderem. Co prawda, musimy wbić poziom, może wbijemy w międzyczasie, to bo muszę odblokować w drzewku, że on może być tym gliderem, bo umiejętności stworków musimy odblokowywać w technologii, tak? Nie mam pojęcia, to w sumie, no może to nawet technologią. Tak chciałem powiedzieć, że nie ma chęci, ale w sumie ma. I teoretycznie jeszcze mógłbym zrobić. Ile rzeczy jest do roboty? Jeszcze teoretycznie mógłbym zrobić siodło dla wilka, żeby mógł... Okej? Żeby mógł już sobie jeździć. I mamy na to, dobra, to ja sobie przyjrzę, bo to się długo będzie robić. Lambala i robimy to. Dobra, niech Lambal to robi na razie. Ja bym sobie pochował rzeczy. Widzicie, ile mam jajek do ogarnięcia? Naprawdę bym chciał... znaleźć, gdzie boków mam ochronnych na mapie, więc to nie ma nic wspólnego ze znajdowaniem ich. Ale chciałbym najwyższy w świecie móc już jakimś zawalczyć, a bardziej już to zrobić. I ogarnąć ten inkubator, o którym mówiłem. I pierwszym bossem, którym zawalczymy, to będzie właśnie ten filet. Tylko... Może wam powiem, że w następnym odcinku po dungeonie to zrobimy? Nie byłoby to głupie. Coś chciałem robić, a mianowicie, skoro mi się robi tamto, to ja bym chciał wilka. Mamy dwa wilki. Jeden robi, że zwiększa grach damage, a drugi, że dobrze pracuje. I chodzi, on jest tylko gathering, więc on jest w ogóle tragiczny. O to będziesz nas sprzedał, a ciebie byśmy wzięli zamiast tego kremnika. Floppy? O nie, chujowy floppy. I też nie mam odblokowane, co on robi? Okej, pojawia się obok grafa i automatycznie itemy podnosi. Czy ja mam jakąś technologię wolną? Nie mam. A czy mogę w ogóle to odblokować? Tą floppy? Czy nie mogę? Tutaj dopiero na 17 to jest... O chłopy, to jest jeszcze daleko. No dobrze, mam te kumocie przecudowne. To patrzmy, że ja Lambal, chociaż Lambal właśnie może być dobry do takich praw, do tych robótek, więc... Więc tego Lambala będę trzymał, bo myślałem sobie gumosia, nie wziąć, żeby szybciej nie ścinać drewna, ale... Myślę, że jak jestem w bazie, i, albo jak właśnie jestem w terenie i chcę, że jakieś robótki ręczne uskuteczniać, no to przyda się Lambal, który nam pomoże. Okej, okay, mamy siodło. Teraz to działa w ten sposób, że jeśli przyjrzymy sobie takiego,
To możemy na nim jeździć. Jo, świetne. A więc myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. O, ale to majestatycznie wygląda. Jak mi się to podoba. Okej. To jest wszystko na dzisiaj. Na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie chyba lajka. Cokolwiek, chociaż najważniejsze, że po prostu obejrzeliście dla mnie odcinek. I to jest taka najważniejsza dla mnie rzecz. Więc trzymajcie się i słyszymy się w następnym. Jak mówiłem, pójdziemy sobie do dungeonu i pójdziemy sobie na boka prawdopodobnie. I może jeszcze coś ogarniemy. Dzisiaj dowiedzieliśmy naprawdę trochę stworków, więc świetnie, mamy flop, mamy tego wilka. Mamy przede wszystkim laki jelenia. Świetnie. Widzimy się w następnym odcinku. Bye.